Dobry wieczór, jesteśmy tuż po gali Elite Fighters. Ze mną jest dzisiaj podwójny zwycięzca, Mateusz Murański. Cześć. Cześć, hej. Powiedz mi, jak się czujesz i czy jesteś zmęczony po dwóch walkach aż dzisiaj? No, troszkę zmęczony, ale bardziej szczęśliwy i szczęśliwy bardziej. Powiedz mi, miałeś siłę po tej pierwszej walce jeszcze wyjść na kolejną? No, plan był taki, to jest zasługa mojego trenera. Powiedział, nie masz siły na trzy rundy, to jest bezapelacyjnie. Nie tak miała wyglądać twoja walka z Dresikiem, bo to miało się skończyć szybciej. Więc powiedział, stajesz na środku, czekasz na jego ruch. Chciałem go tam, on tam zaatakował chyba lewym czy prawym. I powiedział ten mój trener, znokautujesz go, tylko stój na środku klatki i czekaj. No i znokautowałem go, szkoda, że tak mocno, bo aż się przestraszyłem tam, bo... Ja też się przestraszyłam. Ja też, no już nawet nie miałem instynktu, żeby do niego dobiegać i go... Bo on się nie ruszał tutaj. Tak, więc wiesz, jeżeli... co? Mam, tylko czekaj, wiesz. Spokojnie, dalej, nie na emocjach. Tu ma, ten. Mama. A, dobrze. Znaczy, my skończyliśmy. Tak. Nie, wytniemy to. Tak. Właśnie, jak on tak upadł nagle. Tak, to wydaje się, powiem, że nie miałem instynktu, żeby go dopaść. Czyli to znaczyło, że po prostu on runął, no, on runął. Tak, bo on się nie ruszał, tak. Czyli nie ruszał, wiesz, ja po chwili, wiesz, euforii, takiej radości, no, po prostu minęło pół minuty i po prostu się zacząłem o niego martwić, bo nie miałem, wiesz, do niego kompletnie nic. Do wszystkich zawodników, no, free fighterów, oprócz tam dwóch panów, jakby nie mam żadnych animozji. Każdego szanuję, tak samo z Dresikiem stoczyliśmy bój, ale tutaj się autentycznie przestraszyłem mojego zdrowie. Tam podszedł do niego Katman, on nie wiedział, gdzie jest, no aż naprawdę, ale już wiedziałem, że jest, że nie zemdlał tak, że po prostu zemdlał, tylko po prostu był gdzieś tam, więc go podniosłem tak jak należy i ten, no i tyle. Powiedz, jaki był w takim razie plan na Dresika? Bo mówiłeś, że trener powiedział, że trzy rundy to potrwało, a miało się skończyć szybciej. Wiesz co, może nie chcę tego zdradzać, no. Plan był taki, żeby to nie trwało trzy rundy. Czyli chciałeś, żeby się skończyło w pierwszej rundzie? Tak, bo chciałem mieć takie mocne siły na drugą walkę. Tak. Ale jednak miałeś te siły. Ale jednak miałem te siły, no miałem. No. Chyba by tam z baseballem wlecieć, żeby mnie znokautować. No. Ale to jest zasługa trenera, mówi, nie masz siły w nogach, nie przeżyjesz trzech rund, nie ma takiej opcji. Stoisz na środku ringu, czekasz na jego atak. Wejdziesz prawym, to go natniesz. Wejdziesz lewym, znokautujesz go. No i go znokautowałem. No. Także to jest zasługa Jacka Rumiaka, także nie moja. On to przewidział, to jest Nostradamus mieszanych sztuk walki. Dzisiaj jesteś podwójnym zwycięzcą. Powiedz mi, jakiego masz następnego przeciwnika? Czy to jest już, że kolejka się ustawia pod ciebie, czy sam sobie wybierasz? Wiesz, to nie wiem, ja zawsze podpisuję kontrakt na jedną walkę, co daje mi swobodę ruchu i jakby pola manewru. Więc nie wiem, kto będzie następny. Wiem, że na pewno będzie rewanż z Tańculom jeszcze w tym roku. Bardzo bym chciał. Wiem, że też jakby wszystko idzie w tym kierunku. Na pewno nie będzie to organizacja, w której walczyliśmy pierwotnie, bo już za żadne pieniądze tam nie wystąpię. Choćby mi kładli milion złotych, ja tam już po prostu nie zawalczę, bo to są zwykli oszuści, no i tyle. Nie mówię tego w emocjach, mówię to z otwartą szubienicą. Są to po prostu zwykli oszuści, no i tyle. Ale wiem, że są takie gdzieś tam przesłanki, że ta walka będzie. No, ta walka będzie, bo cała Polska na nią czeka, wiesz. Tylko, że bardzo bym chciał, żeby to było w konwencji last man standing, jak to się mówi. Czyli po prostu kto pierwszy runie, ten wygrywa. Żeby nie było powtórki z rozrywki, jak w ostatniej walce, że rzekomy zwycięzca zostaje wyniesiony na noszach pod tlenem.
z bardzo taką punktacją do... No, delikatnie zachwianą, ale już nie chcę w to wchodzić. Jak wyglądają teraz twoje relacje, jeżeli w ogóle są, z Federacją Fight MMA? No, jakby organizacja Fight MMA będzie musiała, bo jakby nie wypłaciła mi mojego wynagrodzenia. Za Tańculę. Za walkę z Tańculą, a każdy dobrze wie, że oni ten rekord pobili dzięki dwóm walkom, czyli Kasiusza i Normana i mojej i Tańculi, to jakby staję obok i po prostu mówię to jako kibic. No, to jest, no tak, po prostu tak było. Tańcula zresztą miał drugie miejsce w sprzedaży pay-per-view. Ja nawet nie wiem, które miałem, bo mi nie powiedzieli. Pewnie gdzieś tam miałem któreś tam z rzędu niższe, bo to ja byłem tym złym, on był tym dobrym. No ale wiemy doskonale, że te dwie walki dały im zarobić miliony złotych, a nie wypłacili mi marnych groszy, więc po prostu sprawa trafiła do sądu i będą musieli zapłacić to samo razy dwa po prostu, bo odsetki cały czas rosną, a każdy sąd jakby to bali, bo to jest zapis, nie chcę pomylić słowa, ale chyba abuzywny, czy jakoś tak, coś takiego. No, walka była, kontrakt był na jedną walkę, no więc tutaj nie ma o czym rozmawiać. No. A chłopaki się wkurzyli, że po 11 dniach ich zawodnik, o którym myśleli, że gdzieś tam zostanie z nimi na dłużej, zresztą zostałbym z nimi na dłużej, gdyby nie taka no, obrzydliwa propozycja, obrzydliwa, bo można ją nazwać obrzydliwą propozycją jednego z panów, już nie będę wymieniał, z Federacji Zwodarzy na trzy walki, no, która była po prostu absurdem, no, więc jakby to była gdzieś tam perspektywiczna, taka bardzo perspektywiczna propozycja z pierwszą walką z Tańculą, rewanżową, bo tam oni tam mówili, że no to Mateusz się musi odbudować w pierwszej walce. Jak je odbudować? Po czym odbudować? To oni jego teraz muszą trzymać pod kloszem przez pół roku, bo chłopak dwa miesiące dochodził do siebie, bo nie mógł chodzić. Tak samo jak dzisiaj Dresik też kulał. Musieli go jego trenerzy po prostu nie wiem, czy widziałaś. No, tak? No nie udzielił mi wywiadu, bo źle się czuł. No więc właśnie. Tańcula też nikomu nie udzielił wywiadu po walce ze mną. Wspominałeś... I na czym, jak ten wątek się na czym kończył, bo do czego ja dążyłem? Bo już... nigdy nie zawalczysz już w MMA, tak. Bo są oszustami. Tak, to są jawnymi oszustami. Chłopaki będą musieli zapłacić tylko po prostu podwójnie, co i tak będzie marnym groszem, więc jakby walczyłem tutaj... Jak oni się na to zapatrują? Nie wiem, zobaczymy w sądzie. No, to jest dla mnie to jest generalnie śmiech na sali, to co oni odwalili. Ich zakuło to, że ich zawodnik, który podchodzi do mnie Wojtek, podchodzi do mnie Rafał Pasterna, podchodzi do mnie Krzysiek Rozpara, podchodzi do mnie Boxdel, Wojtek Gola, mówi, że dałem najlepszą walkę w historii Fame MMA, po czym wychodzi propozycja od Pawła Jóźwiaka, który był na tej gali i powiedział, że tak skradł jego serce tą walką, że zaproponował mi walkę na swojej gali po 11 dniach. Co było też takim, wiesz, szaleństwem, bez przygotowania. Też z twardym zawodnikiem, bo z kaskaderem dużo wyższym ode mnie, o 12 centymetrów. No i wzięliśmy tę walkę, no i to ich zabalało gdzieś tam na poziomie komórkowym, nie? Bo tam jakby, jeśli chodzi o papierologię, to no jakby każdy sąd to bali. No jakby tyle, no to już nie chce mi się gadać. Po dwóch wygranach w oktagonie wezwałeś do walki Popka. Dlaczego akurat Popek? Już długa historia, musiałabyś sobie tam, nie chce mi się teraz opowiadać. Tak w skrócie, totalnym. Prześledzić, wiesz co, prześledzić całą. Popek to jest Judasz, to jest oszust, to jest człowiek, który za parę złotych sprzedałby własną córkę. Tylko po prostu jako człowieka. Nie, no co ty, myślisz, że to o to chodzi? Oczywiście, że nie. To jest dłuższy temat, no to już mówiłem to wielokrotnie w wywiadach. Naprawdę musiałbym się teraz to z 5 minut opowiadać, a musiałem prześlić sobie historię, prześlić sobie wywiady taty,
tata mu pomógł, gdzieś tam miał, był w bardzo, bardzo ciężkiej sytuacji swego czasu, po czym zachował się jak typowy Judasz, więc po prostu kij mu w oko. No. Dobra, podsumowując, gratulacje to dzisiaj. Kolokwialnie, bo nie chcę się wyrażać. Gratulacje za dwie wygrane, mam nadzieję, że będziesz świętował. Nie. Wracamy sobie do hotelu. Tak, odpoczywamy, trzeba się zregenerować. No i co, show must go on. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję.